witajcie w Holokronie. Tym razem w odcinku specjalnym, w którym chciałbym pokazać wam, jak wiele ukrytych zostało nawiązań do innych filmów w produkcjach z naszego uniwersum. Na pewno nie udało mi się znaleźć wszystkich, także dajcie znać w komentarzach, o czym zapomniałem i co przeoczyłem. A teraz zobaczmy, co na przestrzeni lat poukrywali twórcy. Zapraszam. Zacznijmy od świeżynki, czyli serialu Andor, a mianowicie gabinetu Raela. W tle widać masę artefaktów należących do tego kolekcjonera, jednakże uwagę przyciągają charakterystyczne brązowe figurki leżące na górnej półce. Są to kamienie Sankary, których szukał sam Indiana Jones w Świątyni Zagłady. Takich nawiązań między światami jest nawet więcej, bo w tym samym filmie Indy odwiedza działający w Szanghaju klub o nazwie Obi-Wan. W Mrocznym Widmie w Senacie dojrzeć możecie wiele ras, ale jedna jest dosyć intrygująca, mianowicie rasa, z której pochodził E.T. z filmu Spielberga. W uniwersum rasa ta nazywa się Asogianie i miała nawet swoje 5 minut w komiksach z dawnego kanonu. Na złomowisku Watto znajdziecie wiele śmieci z każdego zagątka galaktyki, a nawet z innych. W jednej ze scen zobaczyć możecie kabinę czy też pod, który to zadebiutował w filmie 2001 Odyseja Kosmiczna. Ponownie w Mrocznym Widmie możecie dojrzeć znajomy statek, tyle że z innego uniwersum. Za oknem widać USS Enterprise ze Star Treka. Jak widać, twórcy filmów nie brali udziału w odwiecznej wojnie fandomów, tylko puścili oczko do wszystkich fanów. Pojazdy znane ze świata Blade Runnera również pojawiają się w epizodzie pierwszym podczas scen na stolicy galaktyki, Coruscant. Ciężko je dostrzec, ale twórcy potwierdzili, że w filmie są obecne dwa tak zwane spinnery, którymi latał m.in. Rick Deckard. Teraz coś naprawdę ciekawego. Jeżeli oglądaliście Matrixa, to możecie pamiętać postać młodego chłopaka, który bawił się w projektowanie postaci w Matrixie. W jednej ze scen popisuje się on projektem dziewczyny w czerwonej sukience. Ten sam aktor, Matt Doran, grał też rolę dealera narkotyków, Ilana Silsabagno, który próbuje wcisnąć Obi-Wanowi swój produkt. Potem ta sama modelka, Fiona Johnson, zalotnie patrzy w kierunku Anakina, również będąc w czerwonej sukni. W uniwersum jej imię to Heidi Goffey. Bad Robot to firma J.J. Abramsa, a logo tej firmy przedstawia czerwonego robota biegnącego przez pole, zanim zatrzyma się przed widzem. Robot ten pojawił się w epizodzie 9, a dokładniej w warsztacie Babu Freaka. I na koniec raz jeszcze Indiana Jones, tym razem w filmie o młodym Solo. W scenie, w której Han, Chewie i Beckett spotykają się z Drydenem Vossem w jego biurze, w tle widać posążek płodności z poszukiwaczy zaginionej Arki, który Indy znalazł w Peru. Zresztą w tym filmie mamy jeszcze hieroglify widoczne w jednej ze scen i dojrzeć na nich możecie postacie droidów C-3PO oraz R2-D2. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcielibyście więcej takich ciekawostek, na przykład o nawiązaniach między samymi filmami i serialami w uniwersum, to dajcie proszę znać w komentarzach, bo jest w tym temacie naprawdę sporo do opowiedzenia. Dzięki za oglądanie, proponujcie tematy odcinków, ja dziękuję patronom za wsparcie i oczywiście niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.